Zapraszamy na prezentację na druku na drewnie, przy której wykorzystamy papier transferowy Forever Multitrans. Papier Multitrans zadrukowujemy w kolorowej drukarce laserowej lub kopiarce w lustrzanym odbiciu. W naszym przypadku wykorzystamy drukarkę Okice 511. W przypadku drukowania należy ustawić w właściwościach typ nośnika. W naszym przypadku będzie to błyszczący. Przy drukowaniu najlepiej otworzyć tylną pokrywę, aby papier miał prosty przelot. Do transferu wykorzystamy prasę z zamykaniem równoległym Blue Press Line Swing. Na prasie układamy papier silikonowy anti-stick, który zabezpieczy nam dolną płytę przed zabrudzeniem. Na prasie układamy drewniany podkład, na nim zadrukowany papier Forever Multitrans. Aby papier nie przesuwał się, przymocujemy go taśmą odporną temperaturę. Na tak przygotowany podkład nakładamy podkładkę silikonową, która ma za zadanie docisnąć papier transferowy do naszego podkładu. Zamykamy prasę i wykonujemy transfer. Temperatura wgrzewania to 200 stopni Celsjusza, czas 1 20 min. Po otwarciu prasy ściągamy podkładkę silikonową i odrywamy taśmę. Ściągamy papier transferowy. Tak wygląda transfer na drewnie wykonany za pomocą papieru Forever Multitrans.